Siemano ludzie, witam bardzo serdecznie, to ja Ward, a to jest już ósmy odcinek z serii Gothic 2 Piratenleben, właśnie ze mną. Tak, w końcu mamy pierwszy wakacyjny odcinek, doczekaliśmy się tego po wielu miesiącach ciężkiej nauki, ciężkich sytuacji, ciężkich problemów. Nie można. W końcu mamy ładną pogodę i w końcu mamy znowu wakacje. Nieprzyjemna sprawa. Tak, ja tu oczywiście wszystko zaliczyłem, nie będę musiał się użyć do sierpnia. Także nie będzie takiego czegoś, że odcinki nam przepadną, nic z tych rzeczy. Ja to wszystko mam przejone, możemy sobie w spokoju świętować. Dobra, wracając do Gothica, co ja tu teraz mam do zrobienia? Teraz już jesteśmy praktycznie piratem, jednak tylko muszę brać się jakiś oddział. Dobra, chyba wybierzemy Henry'ego, bo to jest największy taki kozak tutaj na mieście. Gdyby to zależało, znaczy na obozie. Jednakowoż jeszcze muszę Matowi dać jakiś artefakt. Może zgarniemy jakiegoś expa. Co tego skarbu? Co znalazłeś? Znalazłem... kamienną tablicę. Człowieku, co mam z tym zrobić? Dobra. A spróbujmy może dać mu amulet. Właśnie, bez kitu. Zobaczmy, co się stanie, jak dam mu amulet. Może jakiś eks będzie. Mat. Z tego skarbu mam dla ciebie amulet. Tak, to już coś. Wręcz pulsuje magią. Z pewnością dostanę za niego dobrą cenę. Jesteś z nami. Gdybyś był niezbyt uczciwy i chciałbyś mi wcisnąć jakiś chłam, to na twoim miejscu taką rzecz bym dobrze ukrył. O twój udział. O! To ja rozumiem w końcu. 50 sztuk złota. Dostaliśmy. Także dołączymy chyba do Henry'ego, tak mi się wydaje. To będzie chyba najlepszy wybór. On jest najlepszy tutaj kozak. Zresztą chyba inni też będą nas szkolić, więc... tak mi się chyba wydaje. Hey. Chcę iść w twoim oddziale. Dobry wybór. Między nami mówiąc, Morgan i Matt są tak naprawdę łamagami. A ich grupy to wataka nie do rajdów. Tylko ja i moi ludzie coś w ogóle robimy. Powiedz Gregowi, że jesteś gotowy, aby złożyć przysięgę. My soczył? No, oczywiście nas uczy. Na razie sobie odpuścimy. Póki co lecimy do Grega po tą przysięgę i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Może jakieś nowe questy będą, może nie. Zobaczymy. A, chyba wpierw musi być piratem, nie? Zobaczymy zaraz. Sam tak mówiłem. Dobra, Greg. Henry przyjął mnie do swojego oddziału. Nieźle, chłopcze. Henry to twardy orzech do zgryzienia. Nie bierze pierwszego lepszego szczura lądowego. Powiedz, gdy będziesz gotowy złożyć przysięgę. Jestem gotowy złożyć przysięgę. Dobrze, mój chłopcze, więc chodźmy na plażę. Dobra, Greg, to idziemy na plażę. Kto widzimy, oni się powoli schodzą. I już zaraz będziemy za moment piratem. Nawet Morgan ozdrowiał. Takie święto. To, a z nim już gadałem bez kitu. Tu już mało inni dochodzą. Teraz tu Greg przyjdzie. On chyba na końcu przyjdzie oczywiście. Nie, może jednak nie. Może nie będzie tak ostro. Z Lukasem gadałem w ogóle. Chwila. No, on chyba jest tutaj nikim niestety. Dobra, Greg, szybciej. No i to jest nasz też mentor. Greg, łaź dalej. Tak, wielką rozdzielczość. Nie no, wszystko się zgadza. Bez kitu to było tylko 8. Możemy też 5. Może trochę będzie więcej FPS-ów. Zobaczymy. Greg, złóż przysięgę. Honor i uczciwość nie są szanowane wśród większości ludzi, ale u nas to ważne wartości. Przysięgę złożysz, trzymając tę księgę Komadanosa. Połóż rękę na księdze i powtarzaj za mną. Mniejszym przysięgam uroczyście. W imieniu Adanosa, Pana Morza i Obrońcy Wszystkich Marynarzy. Przed moim kapitanem, moim dowódcą oddziału i całą załogą jako świadkami. Pełniąc rozkazy mojego kapitana i jego reprezentantów, lojalnie i bez sprzeczności, dopóki jego załoga nie odejdzie, nie zdradzi lub nie sprzeda.
Wypełniać rozkazy mojego kapitana i jego reprezentantów lojalnie i bez sprzeczności, dopóki jego załoga nie odejdzie, nie zdradzi lub nie sprzeda. Moich towarzyszy nie okradać, nie opuścić, nie zdradzić, nie sprzedać lub pozostawić. Moich towarzyszy nie okradać, nie opuścić, nie zdradzić, nie sprzedać lub pozostawić. Zawsze nieustraszonie bronić okrętu i uważać, aby przez moje działanie nie narazić go na niebezpieczeństwo. Zawsze nieustraszonie bronić okrętu i uważać, aby przez moje działania nie narazić go na niebezpieczeństwo. Odejść księgę zdobytą lub znalezioną rzecz w ręce kapitana, który łupy sprawiedliwie podzieli. Odejść każdą zdobytą zależną rzecz w ręce kapitana, który łupy sprawiedliwie podzieli. A jeśli złamie tę przysięgę, chcę, aby sama dano zrzucił mnie do królestwa Beliara. Ale jeśli złamie tę przysięgę, chcę, aby sama dano zrzucił mnie do królestwa Beliara. Jo, mój chłopcze, nie pomyślałem, że przyjdzie ci tak dobrze, kiedy pierwszy raz się tu pojawiłeś, ale teraz gratuluję, jesteś pełnoprawnym członkiem załogi. Zachowaj więc się odpowiednio. Dam z ciebie wszystko. Pijmy za to, weź, wznieś toast. Gul, gul. Koniec. Co dalej? Po całonocnej imprezie. Ostra faza była, widzę. Dobra, no to lecimy dalej. Co dalej mamy? Zobaczmy. Greg. Mogę ci opowiedzieć o to była piękna uroczystość, ale musisz jeszcze poprawić na swoją kondycję, mój chłopcze. Kogoś honorowy zrzyga się do morza, staje się pośmiewiskiem dla całej załogi. Teraz mogę wejść na statek? Jo, jeśli tego chcesz, po prostu powiedz skipowi, żeby cię przewiózł. Jak tam będziesz, możesz robić coś politycznego. Prawie trwają już bardzo długo, rozmawiaj z ludźmi, popatrz komu można pomóc. No dobrze. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Ciekawe, że dostanę się tej bonusy od tych ludzi. Garrett. Nie można na tym polegać. Garrett to średnio nam coś tutaj daje. Może Henry na co ją coś da. Zobaczmy. Henry. Hej, ty. Też średnio. Dobra, to lecimy do skipa. Teraz skip powinien już nas przewieźć na statek. Zabierz mnie na okręt. Greg tak powiedział? Dało mi pozwolenie. Nie mam czasu na. No to zaraz wyruszamy. Umiesz pływać? Jasne, że umiem. Wychowałem się w porcie. To później możesz popłynąć z powrotem. Żadna wielka sprawa. Zabierz mnie na okręt. Człowiek nie wie, komu. W porządku. Wierzyć. Co dalej? Tak mówiłem. O. Suka przerwa z wydarzeń. A, więc to jest ten sposób. Dobra. To trochę tak w miarę jest. W miarę. Co my tu mamy? Kendrick. Nie wiesz. Hej, ty. Kim jesteś? Jako gadanie. Przytomstaj Kowal Kendrick, z kim ja mam przyjemność? Nazywam się Ren, jestem nowym członkiem załogi Grega. Ach tak, to na twoje powitanie, były to krzyki, mieliście tam niezłą zabawę. Prawda, szkoda, że cały czas muszę siedzieć na statku. Co ty produkujesz? Moją specjalnością nie jest broń, ale pancerze. Te metalowe zbroje są raczej niepraktyczne na pełnym morzu, ponieważ szybko rozwiewają z powodu ciągłego kontaktu z słoną wodą morską. Nie mówię oczywiście o zmianie skóry przez metalowe dodatki. Chcesz, mogę lepszyć swoją zbroję, ale załatwisz mi niezbędne surowce. W pancerze wykonuję także odpowiednie dopasowane pasy, no i oczywiście wykułam także broń. Chcesz, nie zawsze jesteśmy w pobliżu miasta i nie zawsze mam jakiegoś handlarza pod ręką, który by za nie pohandlował. Dlaczego cały czas tu siedzisz? Ponieważ pracuję w kuźni i żeby wykonać wszystkie polecenia, jakie dostanę od Garvela i Elbricha, muszę tu robić cały czas. Obydwaj wciąż potrzebują różnych metalowych przedmiotów na naprawie statku. Zresztą w ogóle nie nadążam. Tym bardziej, że w międzyczasie skończyła mi się ruda. Nie masz dość rudy? Dokładnie tak. Już dawno wysłałem skipa do Krynis, żeby przywiózł trochę surowej stali, ale nie mógł mi załatwić. A z tą marną resztą na pewno nie dokończę naprawy statku, chociaż mam pewien pomysł. Pewnie chciałbyś mi pomóc. Jasne, co mam zrobić? Na pewno w międzyczasie tych dobrze poznałeś kanion, są tam dwie kopalnie, a w ich tylnych części znajduje się skupiska rudy. W dole w magazynie znajdziesz kilof. Podkop tam trochę i przynieś mi co najmniej 15 brył rudy. Z tego powinienem wytworzyć coś metalu, ale uważaj. Fajnie są panem przez pulzacze, każde uderzenie twojego kilofu na rudę wywoła wścig wieku i zaczną będzie w twoją stronę. Najlepiej będzie, jeśli wykonasz to mało uderzeń. Pogadaj z młodym, on jest doświadczonym koparzem. Pohandlujmy. Co on tu ma? Skórzany pas. Mogę kupić, ale może będzie coś lepszego. Dobra, coś tu może mu opylimy. Znaczy nie do końca. Nie za bardzo jest co.
Niestety. Liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Ulepszy pancerz. Ilość rudy. Dobra. Chyba tutaj się nie obejdzie. No to chodźmy może tutaj. Garvel. O, no nie wierzę. Przemierzyłem wyspę wzdłuż i przeszli przez pędrak znalazł się nawet tutaj. Greg przyjął cię nawet do załogi. No, nie, idzie coraz gorzej. Witaj, Garvel. Ciągle jesteś taki zły słodko do tych wypożyczonych przedmiotów? Pożyczonych? Ukradłeś mi je znowu i znowu i nic nie mogłem zrobić, aby ochronić twoich przyjaciół i rodziców. Robiłem tylko dlatego, że gorliwie wypełniałeś swoje obowiązki wobec mieszkańców dzielnicy powiatowej. Miałeś kieszenie wypchane złotem, a twoim sąsiadom nic nie pozostało. Potrzebowałem każdej monety na statku, ale wiesz, zapomnij o tym. W międzyczasie zostaliśmy się jedyną załogą i dysponujemy naszym cudownym statkiem. Póki więc nie chcesz na stałe wrócić do Kurinis, lepiej pogrzebać przeszłość. Dlaczego tu jesteś? Z moim własnym statkiem nie wypaliło, skończyło mi się zarówno drewno, jak i złoto. Już miałem zamiar iść do lasu z moim toporem i samemu wziąć się na ścianę drzew, ale jednak ptaszek mi zaśpiewał, że ktoś by mnie czekał na 18 plaży. Płynąłem więc tam, gdzie czekał na mnie skip z bardzo kuszącą ofertą. Ja zostawiłem niezbędnych ekspertów i repertuar. Dobra. Stolnego chłopca okrętowego miałem na szczęście pod ręką, brakowało mi tylko stolarza. Torben niestety nie chciał się zgodzić, ale w rozmowie brał udział także jego bratanek i bardzo nalegał, bym go zabrał. Najwidoczniej szuka swojej wielkiej miłości, ale jest mi to obojętne. Ważniejsze, że wykonujemy swoją pracę i wkrótce skończymy. Czego stałeś piratem? Ale przecież rzeczywiste, jako członków załogi Grek nie można zdradzić, albo pozbyć się tak długo, dopóki prace nie będą zakończone. Świadomi naprawdę mają mało przyzwoitości, ale przysięgają piracką szanują. Mogłeś pomóc przy naprawach? Na pewno nie możesz pracować tu na statku, bo czekaj, aż skończymy, wtedy możesz pomóc przy załadunku. Zresztą nie do tego nauczyłeś się już od ojca. Uważaj, Garvel, nie po to zostałem piratem, żeby komuś podać obrażać mnie i moją rodzinę. Bez Montego i innych twoich ludzi, nigdy byś na statku nie ukończył. Ty marny mały, dobra, jeśli skończy chcesz pomóc, możesz spróbować podać się tego chochlika. Chochlika? Robisz ze mnie idiotę? Nie, uwierz mi, że po to zagranie się musi chochlik. Zapewne nasłali gorkowie, aby im pomagał. Teraz gorkowie odeszli, bestia jest ściekła. Ciągle robi jakieś szkody na rumpie. Rzuca do wody narzędzia, aby zranić robotników. Szczęście nie jest na tyle silne, aby komuś wynieść krzywdę. Ale przez to niego chyba nigdy nie skończymy. Jak się pozbyć tego chulika? Chuliki są stworzeniem Beliara i należą do morza. Zazwyczaj wystarczy tylko prosić pana do nosa i bestia zaraz sobie przypomina, wraca do Beliara. Niestety nie ma tu magów wody, Miksira też nie możemy poprosić. Musisz więc tu gdzieś znaleźć jakiegoś kapłana do nosa, albo dowiedzieć się jak wypędza chochliki. Jakie mam naprawy? Holy wciąż brała. Elvis ciągle i ciągle nie jest gotowy z kołem sterowniczym. Kendrick nie ma wystarczającego metalu, tylko wszystkie potrzebne części. Brakuje nam jeszcze kilku rzeczy do nawigacji. Roderick skarży się na to, że ileś drewna. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Co do chochlika. A dobra, no to mamy kolejne zadanie. Coś będzie do owalenia? Średnio tak chyba będzie. Monty. Hej, ty. O, cześć Monty, znowu podróży? Ren, co się tu sprowadza? Na pewno Garvel nieszczególnie się z tego ucieszy, jeśli wiesz co mam na myśli. Ale z drugiej strony to ja sam nie za bardzo wiem co tu porabiam. Dlatego jestem kilkoma miesiącami, przyprowadził mnie do Kendall Skip. Wtedy jeszcze zachorowałem się na śmierć w kopalni Kruka. Ja wie co, zyskałem wolność, wróciłem w przeklęte miejsce, zostałem piratem. Ale oferta, którą otrzymałem, była bardzo nęcąca, aby móc się jej oprzeć. Bez mnie Garvela w ogóle by to nie było. Byłeś w obozie bandytów? Tak, ćwiczyłem tam trochę swoje muskuły. Szybko się jednak zorientowałem, że większość czasu muszę spędzić w kopalni. Spotkałem tam parę osób z Korinis. Większość była niewolnikami, tak jak ja, ale niektórzy przyłączyli się do bandytów. Mówię dawniej więźniowie z kolonii karnej. Mogłeś pomóc w tej pracy? Tak, się składa, że możesz. Wprawdzie nie bezpośrednio przy pracy w statku, ale pilnie potrzebuję do nawigacji jakiegoś sensownego sekstansu. Piraci nie mają żadnego? Grek miał jeden i nawet dość dobry, ale wyobraź sobie, zakopał go. Jego stary okręt wraz z całą załogą zatonął. Podczas symbolicznego pogrzebu Grek zakopał sekstans. Jak zdobyć nowy sekstans? Czego no? Po prostu musimy odkopać stary. Pojrzysz stąd na prawo obozu pirackiego, to dalej znajdziesz plażę z kiną. Właśnie tam od wieków byli chowani zmarli z tej okolicy. Gdzieś tam znajduje się sekstans. Jak na porządnego pirata przystało, jak na wszelki wypadek ułożyć zagadkę, która dokładnie opisuje włożenie sekstansu.
Musisz więc tylko rozwiązać zagadkę, a potem kopać kilofę na właściwym miejscu w kopalni. Czy nie mogę po prostu przekopać całej jaskini? Myślałeś? Przedstawię, w jaki zostało tam uchwalone 100 ludzi. Chciałbym już spokój i odpoczynku, z pewnością sobie się za to podziękują. Jakże miała zagadkę? Znają tylko Greg i Poli i jego chrząszcz. Greg ma gadać z jego chrząszcza, jako zwierzątko domowe? Oczywiście, jak na kipianach piata przystało, jest zamknięty w jego kajucie, oto klucz. Kendrick powiedział, że możesz mi dać parę skutek, co do wydobywania rudy. A więc znalazł najemniaka do rycia w kopalni, co? Jeśli rzeczywiście chcesz tam iść, przede wszystkim powinien zaprzygotować się do spotkania z pozaczami. A one bardzo nie lubią, gdy ktoś wydobywa rudę i przy tym piekielnie hałasuje. Jakie są więc twoje wskazówki? Dobrze, jeśli koniecznie chcesz... Trzech technik. Silne uderzenie z góry nie daje prawdziwie wielu rudy, ale za to wstęgowo ciche, więc nie przełoż to szybko pełzaczy. Gdy chcesz wydobywać więcej rudy, używaj z kilku stron, oczywiście do dowołania spory hałas. Najwięcej odłamków może zdobyć jedynie silnym ciosem, a wtedy zlecą się wszystkie bestie. No spoko, dzięki za pomoc. A, tylko że zablokował mi moje pisemko. No, szkoda niestety. Ale tu jeszcze coś mamy do poczytania. No, doświadczenie. Może akurat jak będę wracał, on się odczepi od tego i będę teraz miał wolne. Póki co chodźmy na dół, może coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Co tu może być ukryte? O, jest kilof jednak. Git. Tu chyba nic nie schowali niestety. No trochę przypałowo niestety. Ale tu są jeszcze coś dwaj typki. Roderick. Hej, ty! Co jest z drewnem? Jestem już ledwie żywy od tej pracy, a Garvey i Monty cały czas ślęczą nad swoimi planami, nie kiwnąc nad palcem. Przez nich produkcja desek dzisiaj opóźnia. Z dobrej woli żaden pirat nic nie zrobi, zmuś mi więc ludzi Grega do roboty. Tylko się pośpiesz, potrzebujemy tego drewna. Jak będą sprawa z dostaną drewna? Ale nic, musisz się bardziej dołożyć. Dobra. To będzie proste, trzeba się będzie przenieść. Hej, przecież ja ciebie znam z Kurinis. O, ludzie, Lej, to ja Ren. Widzę, że jest zwykle często oglądasz do butelki. Co mówisz? Chcesz mi wziąć przysługę? O co chodzi? Gawel nałożył na całą kręgokową prohibicję. Starasz się sobie to wyobrazić? Żadnego grogu, wódki ani nic. Piwa na pirackim statku. Muszę szybko coś wypić, dobrze za to zapłacę. Rozumiemy się? Lubisz trochę szybkiego śledzia? Wódka Samuela? Nie, może być coś lepszego. Psst, może grogo dla pana pirata. Zawsze. A, dobra. Co powiesz na rum? Super, kocham, dawaj mi go. O, stan napój był niedobry, muszę się położyć. A, szkoda, myślę, że jeszcze trochę tutaj dostanę. Cmentarna hiena? A, więc to jest ten sposób. Francis Knight Owen. Zadanie wykonane? Gdzie reszta zadań? Już powinny być niewykonane te oddziały. Dobra, tu już jedno zadanie wykonaliśmy przynajmniej. Na razie levela nie widać. Także trzeba wejść będzie dalej. Ale okręt jeszcze jest duży, coś na pewno też znajdziemy. Wszystkie możemy przejść na górę. Elwrich, jest Elwrich. Hej, ty! Co tu robisz, Ren? Od kiedy tu jesteś piratem? Sam mógłbym się o ciebie to spytać. Twój wuj jest strasznie zły, że znowu się tak po prostu zniknąłeś. Teraz chodzi o prawdziwą miłość. Nie mogłem już wytrzymać w Korinis. Nie przybywają tu żadne statki. W końcu ile można tak siedzieć, zostając tylko cienki talerz z upoteddy. A ty przybyłeś tu na Lucję, czyż nie? Trafiłeś z sedną. Nasza miłość jest nieśmiertelna. Planuję zmieszkać z nią w małej farmie gdzieś w górach. Z daleko od orków paladynów całej tej wojny. Nie ustawiła ci listu na pożegnanie? Ach, pewnie będę cię zmusili, aby tak napisała. List przyniósł mi jakiś obleśny typ. Bym zrobił coś w tej sprawie, myślałem, że całkiem mu odbiło. Wprawdzie uwolnił mnie od rąk bandytów, ale co on z nim zrobił? Powinno się ich zbić i nie do świadomości zawlec do Andre, a on ma się rozumieć za żarzną ich na swoim miejscu jako pościerwiadów. Mówię ci, ten facet nie ma po kolei w głowie. Co robisz tu na statku? Garvel, jego ludzie pracują na... Znają się na ciężkich, ale prostych prac. Tutaj dostanę zadania, które wymagają więcej wyczucia.
Obecnie robię nowe koło okrętowe do statku. Krakowie obeszli się z tym stożkiem dość efektywnie. To akurat nie jest to łatwa robota, ale mam nadzieję, że szybko się z nią uwinę. Przecież jesteś stolarzem. Prawda, bez problemu mógłbym zrobić ci szafę lub skrzynię z dobrze zabezpieczonym zamkiem przed złodziejami. Niestety o produkcji kół nie mam zielonego pojęcia. Widziałem wiele kół sterownych na ścianach. Są one tylko dają zdolność ścian. Podczas niepogody, gdy potężne siły nabierają na koło, pewnie wrażenie mogłoby skończyć się fatalnie. Niezbudowanie dobrego koła sterownego wymaga swojego wysiłku. Jak dotarłeś do piratów? Skip płatuj i przywożąc ludzi. Robiły często takie przewozy już wcześniej dla bandytów. I co? Piraci zdobyli ten wielki galeon, żaden z nich nie miał pojęcia jak go naprawić, tym bardziej o stolarce. Szukali w końcu odpowiednich ludzi i tak trafiłem. Jednak nie spotkałeś jeszcze Lucy. Wiem, i to przyprawia mi obłęd. Ona jest z tymi skałami i pewnie czeka mnie z utęsknieniem. Musi być gdzieś w obozie magów wody. Ren, musisz mi pomóc. Jak mogę ci pomóc? Ja nie mogę się stąd ruszyć, ale ty często wychodzisz poza obóz. Napisałem list do ukochanej. Musisz czegoś przeniknąć do kryjówki monetów i go jej oddać. Proszę cię, Ren. To jest dla mnie bardzo ważne. Będę tak długo zwlekał z moją pracą, póki jej nie zobaczę, a przedtem nie wypłyniemy w morze. Jeśli znajdziesz jakiś sposób, aby Lucia mogła się do nas dotrzeć, proszę dołącz także ten list. Jak ci pozwolić odejść? Garvel nie może z tym mnie zastąpić. Piraci nie pozwolą mi stąd ruszyć, dopóki nie skończę pracy. Nie jestem tego szczególnie zbyt sensycznie nastawiony. Dopóki jedna szansa zyskają, wszystko. Koniec. No widzimy, jak tu jest zepsute. Fajnie to cieknie. Ale dobra, chyba się póki co prześpimy. Bo na razie to tutaj tak jest troszkę ciemno. Niewygodnie. A, ten śpi, dobra. No to idziemy. Do rana śpimy. I powinien teraz być git. Kogo też jeszcze? Od Rodrik już był. Garvel, Elvrich, Monty. A więc teraz wszyscy śpią. Tu nic nie będzie. To możemy teraz tam zejść. I chyba będzie blokowane. Tak książeczka, ale dobra. Dobra, póki co tam pójdziemy. Żeby nam już jej nie zarąbali tylko. Co poczytamy? Nie da się. LOL. Ale mi wychujali. Dobra, teraz chodźmy do tego chrząszcza. Poli, dobra, zobaczymy. Tam coś będzie. Nie, tu nic nie ma wyżej chyba. No właśnie, niestety nic tutaj nie ma. Tylko jakieś siedzisko, ale nie dla nas. No to chodźmy do Poli. Coś tu w ogóle będzie? O, skrzynia. Hej, ty. Poli, co ci się... Chce ciastko? Poli chce. Poli chce trupa. Poli chce posmakować trupa. Poli chce głowy trupa jako domu. Dobre zwierzątko, grzeczne zwierzątko. Przyjdę później, na razie. Aha, trupa? Porąbało? Co tu będzie? Nie to. Nie to. Ciekawe, kto może mi z tym czaszką pomóc tylko. Tu jeszcze mam jakąś książkę. Znowu doświadczenie. No i tu jeszcze mam jakiś kufer. Oby coś w nim było schowane. Bez właściwego klucza nigdy tego klucz. Nie otworzę. No to ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Ciekawie, kto może mieć ten klucz. Przydałoby mi się to włamywanie, no nie wiem. Ale w sumie już mam to, co chciałem. Zobaczymy, jaki będę damage walił. W sumie przydałoby się jeszcze mistrza wbić. Nie wiem, zobaczymy. Póki co może chodźmy tutaj. Ewentualnie popytamy, gdzie może być ten trup do zdobycia. Tu nic nie widzę, no to chyba tyle. Dobra. Spytajmy tego Kendricka. No jak tutaj widzimy, mam tylko dwie opcje. Albo płynąć w pław, albo...
użyć runy. No i ja skorzystam oczywiście z runy, będzie szybciej, o wiele szybciej. Hej, ty! No, może ma czaszkę. Nie, raczej nie ma czaszki. Niestety. Mam ten w ogóle? Kilof? Gdzie on zniknął? A nie, jest. A, to na takiej zasadzie działa, spoko. Czemu jestem jakiś taki tylko mokry, nie wiem. Ja to chyba tylko taki efekt wody. Dobra, pytajmy ludzi na statku, czy ktoś może coś wie na ten temat. O, przynajmniej idzie Monty. Chwila! Czy wówczas w obozie bandytów widziałeś także Lucję? Czego by ta Szelwik znowu za nią płaczy? Tak, była tam. Nie była niewolnicą, ale pracowała w knajpie w obozie. Nie widziała, ale w każdym razie nie wyglądała na szczególnie szczęśliwą. Elwik powinien wybić ją sobie z głowy, ona przyszła wśród twardych typów. Strasznego do obozu bandytów? Teraz już nie, magowie wody zagrodzili drogę do wnętrza wyspy, ale pewnie... Ale pewnie nic nie mówi ci nowego. Może dałoby się dostać do pomocy tych dziwnych platform, w kanie jedna jest w pobliżu bagna. Podobna jest także w obozie bandytów. Widziałem, jak nasz ówczesny wspomniciel wzniósł się na tą platformę. Rozpłynął się w powietrzu. Jak on dokładnie działa na te platformy? Pytasz się niewłaściwej osoby, tylko uszony może powiedzieć na takie pytanie. Polly chce trupią czaszkę na mieszkanie. Nic dziwnego, w końcu to pijaski chrząszcz. Klatka dla ptaków zupełnie tu nie pasowała. Tobie zupełnie to nie przeszkadza, gdy po statku biega gadający chrząszcz, który domaga się trulskiej czaszki? A, robić co do niej należy, a ty musisz stać się naprawdę twardy, jeśli nie... Mabyś się prawdziwy porządny pilot. Skąd wziąć trupią czaszkę? Mam pewien trochę szalony pomysł. Może w Skinning Roboie zaczniesz kopać w złym miejscu, na pewno wołasz gniew jakiegoś zmarłego. W ten sposób pojawi się jakiś szkielet, załatw go, bierz jego czaszkę i gotowe. Miałeś rację, ten pomysł jest zupełnie szalony. Ale to jedyne wyjście, jeśli nigdzie indziej nie znajdziesz szkieletu, a więc powodzenia. Dobra, przyda mi się powodzenie. No to zobaczmy, kto tu jeszcze mi pomoże. Chwila! A ten nie. Reszta chyba jeszcze śpi. Rodrik. Chwila! Ten też nic. Lej. Aha, spoko. Elwrich. Koniec. No to się teraz teleportujemy do obozu piratów. O, ale pikselami wali w oczach. Nie wiem, chodźmy do Grega może. Mnie to już nic nie. Może ktoś ma jakiś tutaj da quest. On myśli, Greg. Że to takie łatwe. Co do naprawy. To było oczywiste od dawna. Nie, jeszcze nie. Dobra. No to trzeba mi zabrać te w takim razie drewno. Rodik potrzebuje szybszego do spoczynienia drewno. Nie powinien aż tak bardzo nalegać. Pracuje tak szybko, jak to możliwe. Co można zrobić, żeby szybciej poszło ci z piłowaniem? Wydaje mi się, że dla ciebie naprawdę ważne. Nie możemy wiesz nie siedzieć. Na razie nie mam zbytnio ochoty do pracy, ponieważ nie otrzymałem jeszcze żadnej stałej wódki od Samuela. Już od dłuższego czasu nie mam pieniędzy, żeby kupić sobie buteleczkę do specjału. Po tym Samuel na noc uważa odrobinę porcji i rankiem nalewa ją do butelki, jednak zawsze jest to nieprawdopodobnie mało. Sądzę, że ktoś z obozu podkrada się jakoś co północy do deski Samuela, pije bezpośrednio z kolby. Muszę pilnować całymi dniami, nie mogę jeszcze zostać starzy w nocy. Jednak z tobą jest trochę inaczej. Zatrosz się, aby złożyć ze wszystko swojej roboty. Dobra. Zobaczymy tego złodzieja. Co on odwala. Morgan coś tu nam powie ciekawego. Koniec. A Samuel. Dobra. Ten nic. No to lecimy dalej, do Owena. Może nam da jakieś drewka. Rodrik potrzebuje drewna. Tak, przykro mi, ale chwilowo się tym nie zajmuję. Kilka dni temu znalazłem pewien stary pergamin, na którym jest opisana historia znanej szkatułki. Wiele temu, jakiemu szalonemu odważnemu piratowi udało się wtarnąć do komnat królewskich Robara pierwszego i ukraść cenną szkatułkę królowej. Wtedy podczas ucieczki został przyłapany i ciężko ranny. Umarł, ale przed tym zdołał pozbyć się
przybyć do Arkendaru, gdzie został pogrzebany wraz z swoją szkatułką. Pod koniec tekstu była zagadka, którą miał opowiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się skarb. Tutaj nie mogłem jej rozgryźć, ale wczoraj w nocy ktoś ukradł mi pielgamin. Z nią będę pilnował deski, które... Może jakoś będę ci mógł pomóc, wiesz jakąś tę zagadkę? Tylko czy mogę ci zaufać, chociaż z drugiej strony i tak nie mam wyboru. Róbmy tak, znajdziesz skarb, przyniesiesz mi szkatułkę i inne skarby możesz sobie zatrzymać. Zgoda. Dobrze, słuchaj, zagadki. Stań na kamieniu przy wejściu. 15 kroków w kierunku trumny, 10 kroków w kierunku czaszki na kiju. 8 kroków w kierunku kryształu, 7 kroków w kierunku trumny. Aha, no ciekawe. Ciekawe, gdzie to jest. Tom. Na razie nic. Jenkins. Hej, ty! Ten też się opieprza. Co dalej będzie jeszcze? Zobaczmy. To się nigdy nie zmieni. Brandon, o, Bones. Chwila! Nauczaj mnie, Matt. Hej, ty! Koniec. Lukas, też koniec. Brandon, też koniec. Skip nas, od razu bierze tego na statek. To na razie niepotrzebne. Garrett. To inaczej. Bo handlujmy. Dobra, chyba przyda mi się ten pas. Naprawdę w to wierzysz? Skórzany. Plus 5. Mogę kupić w sumie. Zawsze to będzie 5 ochrony do przodu. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Nie przed można magią, na tym przed ogniem. Dobra. Tak, naprawdę tak powiedział. Pas zawsze się przyda. Nie musisz mi tego mówić. W razie żadnej siły, chyba że rozdział długi będzie. Ale człowiek nie wie, komu wierzyć. Dobra, póki co sobie kupimy. Przynajmniej się ochrona większa. Co on wie o służbie? A 5 to zawsze 5. Naprawdę w to wierzysz? A jeszcze drugi wygrawerowany. Nikt nie chce o tym słyszeć. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Pohandlujmy. Co on tu jeszcze ma? A, to ten sam amulet, dobra. Nawet nie wie, jak się trzyma miecz. To na razie nic z tego. Nie, to nieprawda. Smite, też nic. Naprawdę nie mój problem. To Bill. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Naucz mnie, też nie. Dobra. No to średnio widzę, że tutaj coś jeszcze było innego. Ale zobaczymy. Henry. Hej! No to chodźmy do tego Nate'a. Rodrik potrzebuje szybszej dostawy drewna. Pracuje tak szybko jak to możliwe. Ta piła jest zupełnie tempa, potrzebuje nowej i dwa razy dłuższej, aby móc szybko piłować. Jeśli chcesz, aby to prędzej szło, załatwij nową piłę. Być może Kendrick potrafi ją wykonać. Dobra, to już wpierw pójdę tutaj na kanion. Zobaczymy, jak będę sobie radził w walce. Jacka Ligatora nie ma, ale chyba mi się przyda na razie, więc dobra. Zobaczmy, na co mi teraz stać. Co my tu mamy ciekawego? To ja rozumiem. To zginę. Sobie za bardzo lałem. Kur, zabił mnie. A to bydlak jeden. Tego się nie spodziewałem. Troszkę sobie polajtowałem tą walkę, niestety. Czy niepotrzebnie zrobiłem ten krok w przód? Dobra, nie żyje. Dobra. Nic tu nie ma. Nic trochę nie lepiej ma. Już nam idzie. 62 brakuje. Trochę za dużo. O wiele, wiele za dużo. Dobra. O, jabłko. Tylko, że będzie teraz to żarcie upiec będzie potem, dobra. Pieczymy to mięso potem. Zębate ziele. Na razie mi się z tego piec. Dobra, jakoś chyba wytrzymamy w sumie. O, ciekawe, czy mogę czytać ten list. Z zębaczami też nie dam rady.
Fuck, jak się tam dostanę? A, prywatne. W ten sposób. No to pięknie. Nie wiem, spróbujmy swoich sił. Jeszcze jakoś idzie z tymi zębaczami. Niczego tu nie znajdę. Gdyby to jakoś pojedynczo nam je szli, to byłoby fajnie. A nie chmarą. Dobra, jeden idzie. Dobra, okej, okay, chyba wygramy. Kurde. Uff. No w sumie mam już technikę na niego. Po części. Do many, kurde, nie chcę do many, ja chcę do życia. W sumie już mam technikę. Wystarczy tylko robić cios, krok do tyłu. Pojedynczo w takim razie. Dobra, jeden idzie. Git. Dobra, zgon. Nic tu nie ma. Ładnie już mi całkiem idzie, bardzo ładnie. O, teraz ten idzie. O, zapis gry. No to biegnij. Wow, ładny nam hit poszedł. I kolejny zgon. Niczego tu nie znajdę. No teraz kolejny tego bydlaka małego. Lol, na dwa hity? Już całkiem ładnie mi idzie. Nic tu nie ma. Szczerze powiem. Bugował się. I kolejny nie żyje. No, już na wiele dobrze mi idzie. Niczego tu nie znajdę. Na ciężkim, jeszcze bardzo trudnym poziomie. Jestem już koks. Jakby to zrobić? Jak to było? Jakby to... Żeby to wziąć wywalić. I wysłać. Coś nie działa. Może jakoś na środku to bardziej trzeba wywalić. Teraz? Nie działa. No to nie wiem. Dziwne. No dobra. Chyba to rozkminimy sobie potem, jak to zrobić. Teraz trzeba będzie gdzieś tam dalej. I oby nie było zbyt wiele potworów. No ta, ale już chyba na razie... A, sierwiady, dobra. To jeszcze je zabijemy przed końcem odcinka. I poszukamy tej rudy przy okazji. O, ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tylko sobie wybijemy level na pewno. A. I pewnie tutaj nam ci typki pomogą z tymi... z tymi... Jezu, holikami. Ale dobra.
Więc przejdziemy do tego świata i na tym zakończymy odcinek, bo już mamy 40 minut, więc troszkę za dużo. Dobra, więc ja teraz będę robił save'a. I w tym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Ja się mi żegnam, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.